Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Widzimy się po derbowym starciu, a więc zakończył się mecz między Koroną Kielce a Radomiakiem. 2-1 wygrywają Kielczanie. Zanim powiem dwa słowa o tym spotkaniu, zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału, a także do naciśnięcia przycisku lubię to pod materiałem. Aż było zimno, powiem wam szczerze, jak się oglądało te zawody. Naprawdę współczuję i piłkarzom, i sztabowi, i oczywiście Szymonowi Marciniakowi, bo aura tego meczu była dość trudna. Swoją drogą też takie sprawy, powiedziałbym, kibicowskie na trybunach nie pomagały. Natomiast przejdźmy od razu do rzeczy. Naprawdę należą się duże słowa gratulacji dla podopiecznych Kamila Kuzery za umiejętność odwrócenia wyniku, bo to też jest bardzo ważne. No bo Radomiak, umówmy się, świetnie zaczął ten mecz. Bramka strzelona właściwie w pierwszym fragmencie, w pierwszej akcji. Dobre dla przyjezdnych, zagranie w pole karne autorstwa Machado, strzela ten wieżowiec Rocha, trzecia bramka w tym sezonie Portugalczyka. No i wszystko się układa po myśli gości. Mamy Koronę, która świetnie zareagowała na bramkę, bo są to nieprzerwane ataki gospodarzy, przede wszystkim imponował Łukowski, natomiast cała druga linia i przód, bo i Szykawka, piłkarz, który potrafi wykończyć, ale też bardzo dużo pracował w defensywie, w odbiorze, brał na siebie ciężar gry, no i rozgrywał. Gdzieś tam cały czas, no, był pech po stronie Korony, bo umówmy się, te sytuacje się mnożyły, no i ta bramka na 1-1 wisiała w powietrzu. Wiadomo, też boisko nie pomagało, bo to też było widać fragmentami, że ta piłka po prostu się zatrzymywała, a czasami nienaturalnie przyspieszała, także no to też no był pewien problem. Tak samo długie piłki, z których w pewnym momencie piłkarze zrezygnowali, no również nie były dobrym pomysłem, bo zazwyczaj te długie podania kończyły się no gdzieś tam za linią końcową. Ostatecznie Korona wbiła bramkę w samej końcówce pierwszej części meczu. Świetne zachowanie Szykawki, który wykończył podanie Deakonu, wcześniej faul jednego z piłkarzy Radomiaka i rzut wolny, i właśnie po tej akcji mamy bramkę. W drugiej połowie tempo trochę zmalało, natomiast to Radomiak miał więcej sytuacji, to właśnie goście dominowali, świetnie weszli w drugą część spotkania, no i generalnie przez większość tej drugiej połowy dominowali, także widać było, że podopieczni Mariusza Lewandowskiego gdzieś tam dodatkowo zmotywowani na derbowe starcie. Natomiast to Korona znów odpowiedziała trafieniem, fantastyczna akcja zmienniku, bo to też trzeba podkreślić, że Kamil Kuzera, który swoją drogą obchodzi dziś 40 urodziny, wszystkiego najlepszego z mojej strony, miał nosa, bo trener wprowadził Błanika, który wcześniej dokonał kilku ciekawych indywidualnych prób, no ale przede wszystkim ta asysta przy tej bramce na 2-1, no to jest palce lizać. Zwód do jednej, do drugiej i znów powrót do tej samej strony, wstrzelenie piłki, które pewnie było podaniem, no nie wydaje mi się, żeby tutaj Błanik szukał strzału, no i Kostosz, piłkarz, który świetnie się czuje na wypożyczeniu w Kielcach, piłkarz, który przyszedł zimą przecież z Pogoni w miejsce Bartosza Śpiączki, znów daje trafienie, popis się bramką w tym przegranym meczu z Wartą, tam trafienie honorowe. No i dzisiaj bardzo ważny gol, który waży 3 punkty. Tym samym, jak widzicie zresztą na tabeli, Korona wyszła ze strefy spadkowej. No fantastyczna wiadomość dla sympatyków Korony Kielce, 14 lokata. Tym samym Radomiak ma 8 pozycję. Bardzo ciekawy mecz, naprawdę dużo było sytuacji wbrew pozorom tego, jaka była aura, bo szczerze powiedziawszy przed meczem, no po pierwsze myślałem, że mecz się odbędzie nieco później, a po drugie miałem wrażenie, że to będzie taki mecz zamknięty, mecz nieciekawy, mecz, po którym piłkarze powiedzą, no takie były warunki i grało się po prostu beznadziejnie, natomiast mieliśmy naprawdę kawał dobrego futbolu. Na koniec zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, do przycisku lubię to pod filmem, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach.